Robert Johansson. Norwegowie z 13-punktową stratą do Austriaków, 10-punktową stratą do Polaków w pierwszej serii, 121,5 metra. Taki sympatyczny wąsal z Norwegii już w powietrzu. Dobra prędkość na progu i to jest piękny skok! Ponad 135-metrowy. No, Robert Johansson tutaj wysoko stawia poprzeczkę Huberowi Kubackiemu. Mówiliśmy, Norwegowie byli na miejscu siódmym jeszcze po trzech skokach z dużą stratą. A tutaj proszę, jak zaczęli piąć się do góry po skokach Lindvika. Po dwóch grupach byli w pierwszej serii na miejscu siódmym. No i radość w gnieździe trenerskim, aż zatrzęsło tam się to gniazdo, bo Robert Johansson ląduje na 140 metrze. Miał wiatr metr na sekundę pod narty, odjętych ponad 11 punktów. No ale przecież ta odległość robi wrażenie. I teraz Dawid. Dawid Kubacki, który ma teraz arcytrudne zadanie. Odrobić 3,8 punktu do Hubera. A przed chwilą ten skok Johanssona też wysoko podniósł poprzeczkę. Dawid Kubacki w powietrzu musi skoczyć co najmniej 130 metrów, abyśmy objęli teraz prowadzenie. On skacze ponad 130 metrów, ma satysfakcję. Nie jest to może jakiś skok najwybitniejszy z tych, które w wykonaniu Dawida oglądaliśmy gdzieś w pobliżu rekordu skoczni, który przecież kiedyś do niego należał. Ale 133,5 metra, odjętych 5,2 punktu za warunki wieczne, 18,5-19 punktów. Na pewno mamy tutaj drugie miejsce, bo obejmiemy teraz prowadzenie. Wszystko zależy zatem od skoku Daniela Hubera. 982,3 punktu. Pokonujemy o 7,5 punktu Norwegów i czekamy na to, co zrobi Huber. Austriak już na rozbiegu, bardzo szybko Borek Sandler zapalił to zielone światło. I już teraz szybuje i dokąd doleci Daniel Huber, daleko, daleko, gdzieś w okolicach tej zielonej linii. On jest zadowolony, on czuje, że to w tych warunkach był bardzo dobry skok. Podobne warunki wieczne jak podczas skoku Dawida Kubackiego, a jednak ląduje 1,5 metra dalej od Polaka. No i teraz patrzmy na noty za styl, wyższe od Kubackiego, 3,19, 2 razy 18,5. No, poczekamy jeszcze na zsumowanie tych wszystkich współczynników. Ale wydaje się, że jednak to zwycięstwo w tym konkursie przypadnie drużynie austriackiej. No, prawdziwy taki roller coaster dzisiaj przeżywaliśmy. Rozpoczęli Austriacy od prowadzenia po skoku Heibecka, który był lepszy od Żyły w pierwszej grupie. Później myśmy prowadzili bardzo długo, aż do tego siódmego skoku, w którym Andrzej Stękała skoczył słabiej. Nie wytrzymał może presji, trafił trochę gorsze warunki. No i teraz poczekajmy, Austriacy już się cieszą, oni już świętują. Daniel Huber 135, 133,5 miał Dawid Kubacki. No i tutaj powiększają jeszcze przewagę nad Polakami. I to Austria wygrywa dzisiaj na Wielkiej Krokwi w Zakopanem po raz pierwszy. Mówiliśmy, że w historii pucharowych konkursów, konkursów drużynowych w Pucharze Świata, to Austriacy mieli najwięcej zwycięstw, 31, ale nigdy nie wygrali na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. No i to stało się właśnie dzisiaj. No i ta austriacka czwórka, Michael Heibeck, Jan Hörl, Filip Aschenwald. No i rewelacyjny dzisiaj Daniel Huber, okazała się najlepsza. Polacy dzisiaj na miejscu drugim. No ale to i tak o jedno miejsce wyżej niż podczas ostatnich Mistrzostw Świata w lotach. Austria zatem najlepsza w Wiśle, Austria najlepsza w Zakopanem. Tak przedstawiają się losy drużynowych konkursów Pucharu Świata na polskim terytorium. Szansa do rewanżu już za tydzień.